Dzisiaj odpowiem na pokrętne i trochę niewygodne pytanie. Czy każdy z nas może być mistrzem? Pierwsza kwestia, o której wspomina Arystoteles w retoryce, to natura. Otóż każdy z nas został przez naturę w jakiś sposób wyposażony. Ma taki, a nie inny wachlarz możliwości. Są wśród nas też osoby, które mają trudności na przykład ze zdrowiem, na przykład chorują na astmę bądź inne choroby, które, mówiąc krótko, ograniczają trochę swobodę i ekspresję wypowiedzi. Niemniej jednak od czasów Arystotelesa bardzo dużo się zmieniło. I dzisiaj nawet osoby, które jeżdżą nawet na wózku, albo nawet nie mają kończyn, mogą występować przed wielkimi salami, przed wielkimi audytoriami. Mam na myśli tutaj takie osoby jak Nick Wójcik, czy na przykład Łukasz Krasoń z Polski. Okazuje się, że ograniczenia fizyczne nie są żadnymi ograniczeniami dzisiaj, że nawet jeśli jesteś ograniczony właśnie w taki sposób ruchowy, możesz porywać tłumy. Kluczowym czynnikiem są dwie kolejne kwestie, o których również wspominał Arystoteles. Jednym z tych dwóch decydujących czynników według Arystotelesa jest ars et doctrina, sztuka i wiedza. Co to znaczy? Chodzi o to, że każdy wybitny mówca powinien opierać swój przekaz nie tylko na wiedzy zdobytej z książek. Wręcz przeciwnie. Książki to oczywiście jest bardzo cenne i nawet bezcenne źródło wielu informacji i wiedzy, ale tak naprawdę według Arystotelesa warto przede wszystkim przyglądać się innym mówcom, słuchać ich wystąpienia, patrzeć, w jaki sposób oni wyrażają swoje myśli, jak oni przemawiają do tłumów, jak oni wpływają na swoje audytoria, jak oni to po prostu robią. Druga strona tej zasady jest też taka. Oprócz wiedzy teoretycznej dobrze jest, kiedy mówca posiada wiedzę życiową, czyli swoje własne doświadczenie, którym się dzieli. Nie mówi tylko o tym, co przeczytał, tylko mówi o tym, co czuje, o tym, co przeżył. To jest kosmiczna różnica później w odbiorze dla słuchaczy, ale także też dla nas samych, ponieważ czujemy się lepiej, kiedy mówimy o tym, na czym się znamy, co czujemy, a nie tylko to, co wiemy. Tak więc ars et doctrina, wiedza, sztuka, sztuka, wiedza, po to, abyś był bardziej autentycznym, przekonującym mówcą. Jest takie piękne powiedzenie, że mówca mówi o tym, co wie, a dobry mówca wie, o czym mówi. Świątynia Zeusa. To właśnie tutaj znajdowało się miejsce, w którym zwycięzcy olimpiady otrzymywali długo wytęsknioną nagrodę. To właśnie tutaj wkładano im na głowę wieniec laurowy, który był zwieńczeniem ich wysiłku, trudów, jaki włożyli w przygotowanie się do olimpiady. I spotykamy się tutaj nie bez powodu, bo właśnie trzecim elementem, o którym na drodze do bycia doskonałym mówcą, o którym wspomina Arystoteles w swojej retoryce, jest exercitatio, czyli ćwiczenie, nieustanne ćwiczenie. Powtarzam to jak mantrę wszystkim tym, z którymi współpracuję, którzy przychodzą do mnie i mówią: Grzesiek, słuchaj, no ja się tego nie nadaję. No ty to masz talent, po prostu, a ja tego nie potrafię. Otóż mówię to z własnego doświadczenia. Ja też nie zaczynałem od takiego poziomu. Ja też, jak pamiętam swoje występy, no w przedszkolu może nie pamiętam, ale jak pamiętam swoje występy w szkole średniej, czy później już w kabarecie, to początkowe, jakie później oglądałem, to one były po prostu, mi się wydawało, że są wybitne, ale potem jak z czasem na nie spojrzałem albo obejrzałem, to okazywało się, że one są jakieś takie niedojrzałe, infantylne i tak dalej. Tak więc potem z kolei, jak zdobywałem doświadczenie jako trener biznesu, no to w ten sposób nabrałem doświadczenia, które no po prostu razem się komponuje i razem tworzy całość.
Zatem nie wzięło się to z powietrza. Wzięło się to poprzez ciągłe zmaganie się, ciągłe próby, ciągłe wystawianie się, prawda, na jakieś wyzwania, na krytykę, na ocenę innych. Poprzez pokonywanie tych wyzwań, tych trudności, no i poprzez wyciąganie z tego wniosków. Zatem Arystoteles również radzi to samo. Ćwicz nieustannie, nawet jeżeli jesteś już doświadczonym mówcą, nie spoczywaj na laurach, ale jakby oglądaj swoje wystąpienia, analizuj je, doskonal swoje gesty, mowę ciała, mimikę, ruchy twarzy, swój wygląd itd., itd., po to, aby stawać się coraz lepszą wersją samego siebie. I tutaj takim fantastycznym, cudownym, puentującym przykładem jest historia Demostenesa, jednego z najwybitniejszych starożytnych mówców greckich. Otóż Demostenes, słuchajcie, miał po pierwsze samą wymowę, miał po prostu słaby głos. Po drugie, miał problemy z dykcją, mówił niewyraźnie. A po trzecie, no, miał tik nerwowy. Otóż prawe ramię podnosiło mu się w trakcie wystąpienia w ten sposób. Dokładnie. No więc Demostenes zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli tak będzie występował, tak będzie się prezentował w takiej postaci, to nie odniesie sukcesu. I zaczął nad sobą mozolnie, długotrwale pracować. Co zrobił ze sobą wymową? Otóż chodzi o to, że biegał po plaży i przekrzykiwał fale. Po drugie, jeżeli chodzi o dykcję, mówił złożonymi kamieniami do ust. A jeżeli chodzi o ten tik nerwowy, to, no to już był majstersztyk. Zawiesił sobie, słuchajcie, na drzewie, na gałęzi miecz, który spoczywał tuż nad jego ramieniem. I w każdym momencie, kiedy tylko podnosił nieświadomie to ramię, to miecz oczywiście ranił jego ciało. I w ten sposób pozbył się tego tiku. Tak więc, jak widzicie, nieustanne ćwiczenie, mozolne, wytrwałe ćwiczenie przynosi efekty. Zatem powtarzam, kończąc już ten przydługi odcinek. Po pierwsze, nie poddawaj się swojej naturze. Porzuć myśli, że natura nie wyposażyła ciebie w talent krasomówczy i że się tego nie nadajesz. Zawalcz z tą naturą, tak jak Demostenes. Po drugie, zdobywaj własne doświadczenia, własną wiedzę i mądrość życiową i czerp też inspiracje od innych doświadczonych mówców. Przyglądaj się, jak oni to robią. I po trzecie, najważniejsze, ćwicz, 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 nieustannie ćwicz. Powodzenia.